Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin. Dzisiaj rozpakowanie kolejnej nowości dla graczy. Słuchawki od firmy Gigabyte. Będzie to model Force H3X. Czyli takie dość futurystycznie wyglądające słuchawki. Testowałem jakiś czas temu, jeśli pamiętacie, taki model bezprzewodowy tych słuchawek dla graczy. Tam były troszeczkę mniejsze membrany, natomiast słuchawki jak najbardziej były fajne. W testach sprawdziły się dobrze. Tu mamy wersję przewodową z mikrofonem, więc myślę, że również będzie ciekawie. W tej chwili zapraszam Was na rozpakowanie i przyjrzymy się im dokładniej. Zobaczymy sobie, jakie są parametry, jak są wykonane i ogólnie po prostu poznacie moje pierwsze wrażenia. Zapraszam Was do oglądania. Ok, więc przed nami słuchawki Gigabyte Force H3X. Informacja Extreme Bass 50 mm przetworniki. Od spodu już widzę, że mamy tutaj specyfikację. Oporność 32 ohmy, czułość 118 dB. Pasmo przenoszenia standard 20 Hz do 20 kHz, średnica 50 mm, to już mówiłem, długość kabla 2 m i 2 razy mini jack. Mamy też tutaj parametry mikrofonu, nagrywanie od 100 Hz do 10 kHz, czułość jakieś 44 dB i mikrofon kierunkowy. Dobrze moi drodzy, z tyłu jeszcze mamy troszeczkę takich cech, które są składane, mają potężne przetworniki, oddychające skórzane poduszki, kontrolę głośności na kablu, wygodny pałąk, obracalne nauszniki, chowany mikrofon, jeszcze taka torba do przenoszenia ich, tak więc mamy fajny zestaw. Już sobie je otwieramy. Ok, słuchawki opuszczają kartonik, już się za nie zabieramy. Okay, akcesoria są na wierzchu, już tylko same słuchawki oswobodzimy i będzie wszystko. Ok, więc tak, jest faktycznie torba z logo Gigabyte'a. Mamy też jakąś ściereczkę. Zobaczcie, tak to wygląda. Kabel mamy płaski. Pozłacane mini jacki. Oto one. Widzicie, końcówka jest tutaj różowa i zielona, więc się nie pomylimy co do mikrofonu. Jacki takie kwadratowe, nietypowe. I mamy pilocik na kablu z klipsem, włącznik, wyłącznik mikrofonu i w tym przypadku suwaczek do głośności zamiast potencjometra. Ja myślę, że sprawdzi się dobrze, bo przesuwa się z lekkim oporem, tak dość precyzyjnie można sobie wyregulować. Dobra, to by było na tyle, a teraz same słuchawki. Otóż jeśli chodzi o pałąk górny, to jak widzicie, jest taki dość prosty, żadnego logo nie ma. Tato elastyczny, wygina się ładnie, miękka poduszeczka obita materiałem. Powiem Wam, że prowadnice czarne, ale chyba są aluminiowe, są naprawdę twarde, tak, tu nie będzie plastik. O, widzę jeszcze przeguby, więc możemy je sobie troszkę złożyć. Jak je sobie rozregulujemy, to rozszerzają się bardzo mocno. No i zobaczcie, ruchome nauszniki we wnętrzu, więc powinny się fajnie dopasować. No niestety troszkę błyszczącego plastiku. Wiemy, po co była ta ściereczka do podrawania słuchawek niestety. Ładnie to wygląda, ale jak widzicie bardzo się brudzi. Mamy logo Gigabyte'a, oznaczenie prawa, lewa. Aha, i tutaj jest moi drodzy ten mikrofon. Zobaczcie. Tak nam się wysuwa. Możemy go sobie dogiąć do ust. Tak więc fajnie. I kabelek mamy zakotwiczony w taki właśnie sposób. A co do wnętrz, to myślę, że bardziej słuchawki nauszne. Może uszy się tu zmieszczą, ale zobaczymy w testach. A co do gąbki, no to bardzo mięciutka i obite to mamy skórą, więc fajnie. No cóż, zobaczymy w testach, jak będą grały. Zważymy je sobie. Powiem Wam też moje wrażenia co do komfortu. Robimy test mikrofonu i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę dokładnie je przetestujemy i będziecie widzieć i słyszeć efekty w recenzji. Jeśli chcecie sprawdzić cenę, znajdziecie ją w opisie filmu. Na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!